No dogonili, to po co, jak on może ukradł jakąś bułkę, a ci dogonili i on po prostu nożem i dobra. Widzisz, jak załatwił? Dziś przeprowadzono sekcję zwłok 21-latka, która potwierdziła, że przyczyną śmierci mężczyzny były obrażenia zadane nożem. No. Dokładne wyniki sekcji przedstawił prokurator Wojciech Pichtel. Stwierdzono 3 rany kłute. Jedna rana jest najpoważniejsza, która dotyczy klatki piersiowej. Ona przebiegała bezpośrednio do serca i właśnie ta rana spowodowała śmierć pokrzywdzonego. Wykrwawienie spowodowało niewydolność krążeniowo-oddechową i to było bezpośrednią przyczyną śmierci. Stwierdzono jeszcze 2 rany kłute. Sprawą zajął się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Wczoraj w mieście doszło do zamieszek, w trakcie których zdemolowano parskę Babę, przed którym doszło do tragicznej bójki. Powybijano witryny i zniszczono mienie lokalu. Były też starcia z policją. Joanna Subko z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich powiedziała, że rzecznik zajął się sprawą, bo do jego obowiązków należy przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom o podłożu rasistowskim. Doniesień medialnych, z którymi zapoznali się pracownicy Biura Rzecznika, wynika, że możliwe jest, że zdarzenia, które miały miejsce w Ełku, mogły mieć charakter albo podłoże rasistowskie. Jednakże chcielibyśmy to rzetelnie zbadać i dlatego kierujemy pismo do komendanta powiatowego Policji w Ełku z prośbą o wyjaśnienia i prośbą o to, żeby wskazał nam, jakie czynności sprawdzające podjął, jak wygląda postępowanie i aktualny stan sprawy. Później Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie decyzję o dalszych działaniach. Jak powiedziała Joanna Subko, rzecznik nie może przyłączyć się do postępowania, ale może je obserwować i kontaktować się z prokuraturą. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak powiedział, że sprawcy zabójstwa w Ełku, a także najbardziej agresywni uczestnicy rozruchów zostali zatrzymani. Szef resortu spraw wewnętrznych, który był gościem radiowej Jedynki, poinformował, że w sumie po rozruchach zatrzymano 28 osób. Zatrzymani są ci, którzy dopuścili się tego morderstwa. Z całą pewnością jeden spośród 4 osób zatrzymanych to morderca. Również zatrzymane są osoby, które dopuściły się czynów chuligańskich, niszczenia mienia. Jest spokojnie w Ełku. Policja czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Szef resortu zapowiedział, że sprawcy zabójstwa i zajść ulicznych zostaną surowo ukarani. Zostaną wyciągnięte konsekwencje. To wymiar sprawiedliwości. To jest jego zadanie wobec tych, którzy dopuścili się zamordowania 21-letniego młodego człowieka, ale także wyciągnięte zostaną konsekwencje wobec tych, którzy dopuścili się naruszenia porządku publicznego, czynów chuligańskich. Minister podkreślił, że obecnie w Ełku jest już spokojnie. Sytuację na ulicach na bieżąco monitoruje policja. Dziś jednak nieznani sprawcy zniszczyli mieszkanie obcokrajowców zamieszanych w zabójstwo 21-latka. Informację tę potwierdza rzeczniczka ełckiej policji, sierżant Agata Koligowska-Denałęcz. Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczone ślady. Zdarzenia doszło najprawdopodobniej wczorajszej nocy. Ustalamy, jak doszło do tego zniszczenia. Będziemy prowadzić policyjne dochodzenie w tej sprawie. A sprawę komentowali goście Wiktora Świetlika w debacie dnia. Zdaniem Sebastiana Gajewskiego z cen imienia Ignacego Daszyńskiego, wydarzenia w Ełku są symptomatyczne dla stanu świadomości naszego społeczeństwa. One są w dużej mierze odzwierciedleniem tej narracji, którą usiłuje narzucać partia rządząca i prawicowo-konserwatywne media, które bardzo mocno, chcąc zbić na tym kapitał polityczny, podsycają tego rodzaju nastroje. Tymczasem z tymi nastrojami antyuchodźczymi czy ksenofobicznymi w Polsce jest trochę tak, jak z polskim, mam nadzieję, już słusznie minionym antysemityzmem. O ile mieliśmy antysemityzm w kraju bez Żydów, tak mamy nastroje ksenofobiczne czy antyuchodźcze. Uchodźcy w kraju, w którym mamy bardzo mało migrantów, a uchodźców w kraju w ogóle. W Polsce nie ma nastrojów ksenofobicznych, odpowiada Grzegorz Jankowski z Superstacji i Tygodnika do Rzeczy. Nastroje ksenofobiczne to byłby takie, kiedy z założenia nie lubimy kogoś innego tylko dlatego, że ma inny kolor skóry albo inną narodowość i jest obcy. Tu jest tak, że Polacy bardzo mocno boją się imigrantów. Po zamachu terrorystycznym w Berlinie pan by się nie bał. Byłem akurat w Berlinie w tym momencie, kiedy był ten wypadek, akurat godzinę wcześniej z tego bazarku wyszedłem, tam był blady strach. I pan myśli, że Polacy się nie boją? Szczególnie wtedy, kiedy poprzedni rząd jeszcze mówił, dobrze, otwieramy drzwi dla imigrantów, niech przyjeżdża ich tyle, ile trzeba. A całą debatę dnia znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Polskie Radio 24. Z nowym rokiem weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Dzięki zmianom poprawi się dostęp do leczenia dla pacjentów cierpiących na rzadkie choroby płuc
oraz niektóre nowotwory. Listera fundacyjna jest aktualizowana co 2 miesiące. Umożliwia to wprowadzenie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności. Zdaniem farmakologa dr Leszka Borkowskiego jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie leku na nieoperacyjnego raka trzustki. To bardzo trudny do leczenia nowotwór, bo jedynie u 15% chorych można wykonać operację. Pozostałych nie było do tej pory czym leczyć. Właściwie myśmy mieli dotychczas tylko jeden taki zestaw, koktajl, jak ja to mówię, Mołotowa. Dlaczego Mołotowa? No bo jest straszliwy dla organizmu. Mogli go brać tylko ci pacjenci, którzy są chorzy, ale jednocześnie są silni bardzo. Więc produkt leczniczy, który się pojawił, daje im szansę na dłuższe życie. Znam osoby, które żyją 2 lata, co w przypadku tego nowotworu jest bardzo dużym sukcesem. Doktor Borkowski dodał, że na nowej liście refundacyjnej jest sporo zmian korzystnych dla pacjentów. Pojawił się lek na mielofibrozę, pojawiła się insulina glargina o przedłużonym działaniu, to dla cukrzyków jest bardzo dobra informacja. Pojawiły się leki na zwątlenie płuc, pojawiły się leki stosowane w płaskonabłonkowym raku skóry, tym BCC. To jest niewielka grupa pacjentów, bo to jest około 50 chorych w Polsce, ale tych już nie było czym leczyć. W sumie do najnowszej listy refundacyjnej dodano 84 leki. W najnowszym obwieszczeniu nie ma 18 leków obecnych w poprzednim, a kolejne zmiany na liście refundacyjnej już w marcu. Rolnicy mogą już łatwiej sprzedawać swoje wyroby, w tym przetwory, a zapewnia to ustawę o sprzedaży bezpośredniej. Jej przepisy właśnie weszły w życie. Swoje wyroby lokalni producenci żywności mogą sprzedawać na terenie własnych posesji, ale w specjalnie przygotowanych miejscach. Mogą też liczyć na preferencyjny system podatkowy, precyzuje wiceminister rolnictwa Ewa Lech. To mogą być targi, festyny, to ma być handel detaliczny, czyli przeznaczenie dla konsumenta końcowego, czyli bezpośredników. Jednym rozwiązaniem takim podstawowym, które odróżnia inne rodzaje działalności, jest to, że do wysokości obrotu, do wartości obrotu 20 tysięcy rolnik nie płaci żadnych podatków. Po przekroczeniu tej kwoty wartości sprzedaży opodatkowanie ryczałtowe w wysokości 2% obrotu. Założeniem przepisów było wzmocnienie pozycji małych gospodarstw. Ewa Lech zauważa, że podobną możliwość handlu przetworami mają rolnicy z wielu unijnych państw. To przetwórstwo, ta produkcja musi się odbywać siłami rodziny, kogoś, kto nie jest zajmowany na zasadzie umowy o pracę. Wyjątek będzie stanowiła ubój w rzeźniach zwierząt. Jeżeli będzie ktoś chciał przetwarzać mięso, myślę o wprowadzeniu do obrotu, będzie musiał te zwierzęta ubijać w rzeźni. To samo dotyczy wytworzenia mąki na przykład, czy wyciskania oleju. Producent żywności może sprzedawać przetwory wykonane co najmniej w połowie surowców z jego gospodarstwa. Droższe podróże koleją na niektórych trasach. Dalekobieżny przewoźnik PKP Intercity zmienił niedawno swój cennik. Za bilety na wybranych połączeniach trzeba zapłacić więcej o kilka złotych. Rzecznik spółki Cezary Nowak mówi, że podróżały między innymi najszybsze kursy z Warszawy do Krakowa i Wrocławia. Przykładowo cena bazowa biletu na pociąg Express Intercity w drugiej klasie, na przykład na przejazd z Krakowa do Warszawy, wynosi obecnie 139 zł, czyli o 4 zł więcej niż przed zmianą. Natomiast na trasie ze stolicy do Wrocławia różnica wynosi 3 zł. Przewoźnik zapowiada ułatwienia w kupnie biletów przez internet. W tej chwili nie można na przykład kupić w czasie jednej sesji 2 biletów z różnymi ulgami. Cezary Nowak zapowiada, że to się zmieni. Cały czas priorytetowym takim rozwiązaniem jest możliwość zakupu 2 biletów z różnymi ulgami w jednej transakcji i w tym roku takie rozwiązanie jeszcze powinno wejść, co przyczyni się do znacznych ułatwień, jeżeli chodzi o zakup takich biletów. Przykładowo choćby dla podróżującej matki z dzieckiem czy osób, których ulgi zwyczajnie się różnią. Trwają także prace nad wdrożeniem tak zwanego dynamicznego systemu sprzedaży biletów, który pozwoli na dostosowanie ceny do wielu czynników, na przykład do popytu. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy zacznie on działać. Ten rok przyniesie zmiany w sposobie waloryzacji rent i emerytur. Świadczenia dla emerytów i rencistów mają wzrosnąć o 0,73%, ale nie mniej niż o 10 zł. Ważne zmiany czekają też tych emerytów i rencistów, którzy pobierają najniższe świadczenia, podkreśla minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Najniższa emerytura, która wynosiła w 2016 roku 882,56 zł, od 1 marca 1000 zł
wszystkie również pochodne, które są związane, wzrosną. Myślę tu o rencie socjalnej, która tak skokowo nie rosła przez ostatnie lata. Również o rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie z 741 do 840 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast z 676 zł do 750. Minister Rafalska przypomniała też o przywróceniu wieku emerytalnego. Przypomnijmy, od 1 października kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60, a mężczyźni w wieku 65 lat. Będzie to prawo, a nie obowiązek, zaznaczyła minister. W grudniu poprawiły się nastroje w polskim przemyśle. Wartość indeksu PMI dla tego sektora wyniosła w ubiegłym miesiącu 54,3 punktu wobec 51,9 punktu w listopadzie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że odczyt jest lepszy od oczekiwań ekspertów. Należy zaznaczyć, że był to drugi miesiąc silnego wzrostu tego wskaźnika, a w ogóle to jest odczyt najlepszy od lipca 2015 roku. Wzrosły wszystkie podkomponenty tego wskaźnika, m.in. wskazano na wzrost zatrudnienia, na wzrost produkcji, na wzrost zamówień krajowych i zagranicznych. To sugeruje, że ostatni miesiąc 2016 roku był dla gospodarki polskiej okresem bardzo dobrym. Kurtek dodaje, że wysoki odczyt PMI daje szansę na pozytywne dane o stanie polskiej gospodarki na koniec ubiegłego roku. Można oczekiwać, jeżeli oczywiście dane, które będą publikowane przez Główny Urząd Statystyczny to potwierdzą, że czwarty kwartał 2016 roku dla polskiej gospodarki ogólnie rzecz biorąc może nie był tak zły, jak wszyscy się do tej pory tego spodziewali, a więc być może tempo wzrostu gospodarczego jednak nam nie wyhamowało, a raczej utrzymywało się na poziomie zanotowanym w trzecim kwartale, czyli 2,5% w ujęciu rocznym. Wartość indeksu PMI jest wyrażona w punktach. I tak, każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastrojów w branży. Natomiast spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. Spokojny początek roku na rynku walutowym. Wartość złotego wobec głównych walut nie zmienia się znacząco. A według głównej ekonomistki Banku Pocztowego taka sytuacja wynika z kilku powodów. Przede wszystkim z tego, że 2 stycznia to jest jeszcze dzień wolny w wielu krajach. Między innymi wolny dzień mieli Japończycy, Chińczycy, ale także Wielka Brytania dzisiaj jeszcze nie pracuje. Nie będą pracować również Stany Zjednoczone. I to automatycznie przekłada się na aktywność inwestorów, która jest dużo, dużo mniejsza i również na obroty. W takiej sytuacji złoty najczęściej się stabilizuje, o ile oczywiście nie zaistnieją jakieś wydarzenia, które mogłyby spowodować gwałtowne ruchy. Monika Kurtek dodaje, że ten rok będzie obfitował w wydarzenia, które mogą powodować silne wahania kursu złotego. Już w styczniu, jeżeli chodzi o czynniki lokalne, mamy decyzję 2 agencji ratingowych, to jest dokładnie 13 stycznia, które mogą mieć bardzo duży wpływ na notowanie złotego. 20 stycznia mamy objęcie przez prezydenta elekta Donalda Trumpa stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tutaj dużym znakiem zapytania jest jego polityka. A w kolejnych miesiącach mamy m.in. Prawdopodobne rozpoczęcie procesu Brexitu. No i poza tym niepewność na rynku walutowym będą prawdopodobnie wzmagały zaplanowane na ten rok wybory w kilku krajach europejskich. A dziś średni kurs euro w Narodowym Banku Polskim wynosił 4,41 zł. Z kolei za dolara trzeba było zapłacić 4,21 zł, a za szwajcarską walutę 4,12 zł. Ruszył pierwszy w tym roku nabór do służby przygotowawczej. Ochotnicy przez 2 dni mogą się zgłaszać do wskazanych przez wojskowe komendy uzupełnień jednostek i centrów szkoleniowych w całym kraju. Kandydaci do służby przygotowawczej po rejestracji rozpoczną 4-miesięczne szkolenie wojskowe, wyjaśnił pułkownik Szczepan Głuszczak z dowództwa generalnego. Szkolenie będzie odbywało się teraz w styczniu w 35 centrach szkolenia i ośrodkach, jednostkach wojskowych, które są do tego przygotowane. To znaczy, że będą przygotowywani żołnierze do różnych specjalności wojskowych. Będą czołgiści, będą żołnierze z piechoty, zmechanizowanej, zmotoryzowanej, żołnierze obrony przeciwlotniczej, saperzy. Praktycznie każdy rodzaj wojsk ma odzwierciedlenie swoje w tym szkoleniu. Zasady przyjmowania na obecny turnus są podobne do tych, które obowiązywały w czasach zasadniczej służby wojskowej. Kandydaci zgłaszają się do wskazanych jednostek z kartą powołania, przechodzą rozmowy kwalifikacyjne i są zakwaterowani w koszarach. Dostają umundurowanie, po kilku dniach broń, a po miesiącu składają przysięgę wojskową. Potem rozpoczną cykl szkoleń specjalistycznych.
Podobnie jak w ubiegłym roku w styczniu planujemy przeszkolić 3800 kandydatów żołnierzy. W całym roku będzie to około 12 tysięcy. W zeszłym roku udało nam się przeszkolić 11 tysięcy. Podobne liczby będą także w tym roku. Po zakończeniu szkolenia żołnierze będą mogli ubiegać się o pracę w armii, w jednostkach operacyjnych, strukturach nowego rodzaju wojsk, czyli obrony terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych. Szkolenie w ramach styczniowego turnusu potrwa do końca kwietnia. Kolejny nabór rozpocznie się w maju, zaś trzecia tura we wrześniu. Kursy przygotowawcze skierowane są do osób, zarówno do mężczyzn, jak i kobiet, które wcześniej w wojsku nie służyły. Pierwszy raz od lat w Polsce podczas sylwestrowej zabawy nie została ranna ani jedna osoba odpalająca noworoczne petardy. Tak przynajmniej wynika z informacji Komendy Głównej Policji. Jak mówi Wioletta Szubska z zespołu prasowego KGP, jedynym przypadkowym poszkodowanym był funkcjonariusz z Zakopanego. Nie otrzymaliśmy żadnych wszędzie, informacji jakaś bójka od była ludzi, i którzy zostali Zakopanem, i w Ełku, i użycia petard. Jedynie Zakopanem został ranny policjant, którego uderzyła petarda. A jak dojść do tego, to w ogóle chodziło zwykle o jakąś głupotę, no bo w tym barze, w Ełku jakąś bójkę chyba, on tam czasem wpadał do tego i ktoś ukradł. Doszło do 65 wypadków drogowych, to było tyle samo, ile w ostatnim. No i ten właściciel go dogodził. Zabitych niestety było troszkę więcej, a mianowicie było 11 osób, a w dniu 31 grudnia było 7 osób. Rannych natomiast było 77 z 1 stycznia, czyli troszkę mniej niż nad sylwestrową. Niestety zatrzymaliśmy dwa razy tyle nietrzeźwych kierowców. Nietrzeźwych było 30. W sylwestrową noc policja nie odnotowała śmierci w wyniku wychłodzenia organizmu. Również według Straży Pożarnej Sylwester i Nowy Rok były spokojniejsze niż w zeszłym roku. Zanotowano o kilkaset zdarzeń mniej, a największy spadek odnotowano w statystykach pożarnych. W świąteczny weekend Straż Pożarna interweniowała ponad 2,5 tysiąca razy. Doszło do 1366 pożarów, na ochocie, kiedy zginęło 5 osób, a 46 zostało rannych. Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, pan Ufrontek. Oraz w Krakowie pierwszy dzień nowego roku, że on miał pół pasiec. Te osoby powstały w Zubolach, w województwie podlaskim oraz w Krakowie. Wszystkie pożary, z których no opowiadał, ale nam wypisywał recepty, to nie było kiedyś kamer, a teraz wszędzie są kamery. No, a teraz wszędzie są kamery. W ciągu ostatnich dwóch dni 67 razy strażacy wyjeżdżali do zgłoszeń o podtruciu tlenkiem węgla, które na szczęście nie były śmiertelne. Hospitalizacji poddano 29 osób. Straż apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas dogrzewania mieszkań oraz o systematyczną kontrolę drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia starania Krakowa o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku. Zdaniem kontrolerów wydanie na ten cel 11 milionów złotych było nieefektywne. Miasto wycofało się z zabiegu organizacji imprezy po referendum, w którym 70% mieszkańców opowiedziało się przeciwko igrzyskom. Wydatki nie byłyby potrzebne, gdyby głosowanie zorganizowano wcześniej, mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiej delegatury NIK. Najpierw trzeba było zapytać ludzi o zdanie, a potem dopiero uruchamiać jakieś środki finansowe. Czy naszym zdaniem ta kolejność powinna być zdecydowanie odwrotna? Wydano te pieniądze, a w konsekwencji no, okazało się, że nic z tego wszystkiego nie wyszło. To jest taka podstawowa nasza uwaga. Kontrolerzy zwrócili uwagę na umowę Krakowa ze szwajcarską firmą EKS, czyli Evan Knowledge Services, która miała wykonać 19 ekspertyz dla obiektów potrzebnych do organizacji igrzysk. Zrobiła ich tylko 5, ale i tak dostała pełną zapłatę. Naszym zdaniem ta umowa była sporządzona tak niefortunnie, że nie było zapisu, że Szwajcarzy dostali pieniądze proporcjonalnie do ilości wykonanych ekspertyz. Tym sposobem zamiast 19 wykonali tylko 5, a mimo to dostali całą kwotę, czyli dokładnie 645 tysięcy złotych. Miasto w wydanym komunikacie twierdzi, że umowy były zawierane zgodnie z przepisami i chroniły interesy miasta, mówi Jan Machowski z krakowskiego magistratu.
Wszelkie nasze działania, podpisywane umowy były realizowane zgodnie z prawem. One były kontrolowane wielokrotnie wcześniej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tam nie było żadnych niedociągnięć, tym bardziej wszelkie działania, które podejmowała gmina, były realizowane w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych. Ja nie wiem, o której ani zeszedł. Po ja wysłałam po prostu i tak miałam tylko godzinę 10 minut, ale to było z walki o organizacji igrzysk w roku 2022. Tymczasem brytyjski dziennik Financial Times nazywa Polskę europejską stolicą smogu. Gazeta donosi, że w grudniu na południu Polski odnotowano wyższe stężenie szkodliwych substancji niż w Pekinie. W powietrzu, które wdychali mieszkańcy małopolskiej Skały, było 979 mikrogramów trujących pyłów na metr sześcienny, a to około 250 mikrogramów więcej niż w stolicy Chin. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego nawet było. Mówi, że te wyniki nie są dla niego zaskoczeniem. Wiemy o tym, że Polska jest najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii Europejskiej. Mamy przykłady takich wydarzeń w Zakopanem, kiedy stężenie powietrza w tym samym dniu było wyższe niż w Delhi. Sytuacja jest najgorsza na południu Polski. Jeżeli spojrzymy na listę miast, które są najmocniej zanieczyszczone, to zaskakujące jest to, że niekoniecznie to są duże metropolie. Opoczno, Żyrardów, Piotrków, Trybunalski. Smogowy poziom alarmowy w Paryżu wynosi 80 mikrogramów, natomiast w Polsce 300, podkreśla Piotr. Przeprowadziliśmy analizę zanieczyszczenia powietrza w roku 2016. Sprawdziliśmy, co by było, gdybyśmy mieli poziom alarmowy, taki jaki mają w Paryżu, miasto, w których odnotowano rekordowe zanieczyszczenie, to jest Kraków i Rybnik. Tam taki samochody aż 47, czyli 1,5 miesiąca trzeba w Krakowie zakazać jeżdżenia samochodami i ograniczyć palenie w kotłach. Takie poziomy w Polsce mamy bardzo często i nic tylko dlatego, że jest. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia przytoczonych przez Financial Times w zestawieniu 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast są 33 polskie miejscowości. Także widzisz. Radio Conchita jest. Informacje dnia w skrócie. Minęła 22.30. Paulina Łukawska. Zapraszam. Niewydolność krążeniowa spowodowana krwotokiem była bezpośrednią przyczyną śmierci 21-letniego Daniela, który zginął po awanturze w barze z kebabem w sylwestrową noc. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna miał 3 rany kłute, w tym jedną sięgającą serca, podała prokuratura. Prokurator potwierdził, że Algierczyk, właściciel baru, jest drugą obok Tunezyjczyka osobą, której śledczy postawili zarzut zabójstwa. Tunezyjczyk był zatrudniony w barze jako kucharz. Mężczyznom grozi kara dożywotniego więzienia. Prokuratura po godzinie 18 złożyła wnioski o aresztowanie obu. Sąd ma 24 godziny na ich rozpoznanie. Buziaczki. 3 700 000 000 pasażerów przetransportowały w ubiegłym roku linie lotnicze na świecie, podała ONZ-owska agenda Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. To wzrost o 6%, głównie dzięki tanim przewoźnikom. Wzrost sektora był jednak wolniejszy niż w 2015 roku, kiedy wyniósł 7%. Najszybciej lotnictwo cywilne rozwijało się w krajach Bliskiego Wschodu i w Azji. W Europie wzrost był wolniejszy i wyniósł 4,3%, a w Ameryce Północnej 3,5%. W skali globalnej 28% tego ruchu przypada na tanie linie lotnicze. W Europie to blisko 1/3. Jeśli chodzi o loty krajowe, 43% przypada na Stany Zjednoczone. Na świecie wzrost liczby pasażerów w ruchu krajowym wynika jednak głównie z rozwoju tego sektora w Indiach i w Chinach. Nie do Magadanu i z powrotem, ale dookoła świata jedzie 32-letni bełchatowianin Piotr Głowacki swoim skuterem po rekord Guinnessa. W trakcie wyprawy, którą nazwał podróżą życiem nie do pobicia, zmienił plany. Z podróżnikiem w stałym kontakcie jest reporterka Radia Łódź Monika Gosławska. Piotr Głowacki swój skuter nazywa papakiem. Zawsze podkreśla, że to jego towarzysz podróży. Według pierwotnych planów jego celem był Magadan nad Morzem Ochockim w Rosji. Ten plan udało się zrealizować. Z papakiem razem przebyliśmy około 21-22 tysiące kilometrów, więc nieoficjalnie rekord Guinnessa został pobity, gdyż wynosi 14,5 tysiąca, my zrobiliśmy 21. Piotr Głowacki wyjechał z Bełchatowa pod koniec maja, przejechał przez kilkanaście krajów. Były to m.in. Ukraina, Rosja, Kazachstan czy Afganistan. W trakcie swojej podróży za namową przyjaciół zmienił plany. Powiedzieli mi, że użyczą mi funduszy, abym jednak zrobił wyprawę dookoła świata, bo nie zostało dużo. Przeprawić skutera do Kanady i Europę, to chodzi o jakieś 80 tysięcy kilometrów, a powrót taką samą drogą chodziło 13-14 tysięcy, więc apel licho, użyczyli mi pieniążków, jedziemy dookoła świata.
Bełchatowianin jest w tej chwili w Kanadzie. Po świąteczno-noworocznej przerwie właśnie wyruszył w dalszą podróż. Monika Gosławska, Radio Łódź. Podróż Piotra Głowackiego i Papaka można śledzić na profilu facebookowym Wyprawy Skuterem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na naszym zegarze już 3 minuty o pół do 23. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Rok 2017 będzie ważnym okresem wyborczym dla Unii Europejskiej, uważa Krzysztof Kokoszczyński z portalu euractiv.pl. W tym roku prezydenta i nowy parlament wybiorą Francuzi. Swoich przedstawicieli w parlamentach wyłonią też Niemcy i Holendrzy. Ze względu na te głosowania, zdaniem Kokoszczyńskiego, przynajmniej do drugiego półrocza, będzie to rok zawieszenia w polityce europejskiej. Dwa największe państwa w Unii Europejskiej, Francja i Niemcy, nie będą chciały podejmować zbyt wielu kontrowersyjnych decyzji i w okresie kampanii wyborczej w przypadku Francji przed spodziewaną zmianą na stanowisku prezydenta. Dlatego tutaj pierwsze półrocze będzie bardzo ostrożne politycznie. Wszyscy będą unikali większych kroków, czekając najpierw na Francję, potem na Niemcy, w mniejszym stopniu także na Holandię. Kokoszczyński przewiduje, że w wyborczym roku główne kraje Unii Europejskiej będą powstrzymywać się przed podejmowaniem całkowicie nowych rozwiązań. Prawie na pewno nie zostaną podejmowane skrajnie kontrowersyjne rozwiązania, tak żeby nie stawiać potencjalnych następców w trudnej sytuacji. Ale Niemcy, jeżeli chodzi o kontynuację władzy, jest ona spodziewana w Niemczech, więc jeżeli będzie potrzeba podjęcia jakiejś konkretnej decyzji w ograniczonych ramach czasowych, to te decyzje zapadną. Szczególnie, że w Niemczech, pomijając alternatywę dla Niemiec, istnieje dużo większa spójność w wielu kwestiach polityki zagranicznej i tutaj Niemcy nie będą się wahały. Zdaniem dziennikarza euractiv.pl socjaliści najprawdopodobniej stracą władzę we Francji. Natomiast w Niemczech największe szanse na pozostanie przy władzy ma CDU Angeli Merkel. W Holandii w sondażach minimalnie prowadzi narodowo-populistyczna Partia Wolności, ale może mieć ona problemy ze stworzeniem rządu. Już pierwszy dzień urzędowania Donalda Trumpa na stanowisku 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie pracowity. Nowy gospodarz Białego Domu od razu zamierza zmienić kilka regulacji wprowadzonych przez administrację Baracka Obamy. W wywiadzie dla telewizji ABC zapowiedział to przyszły rzecznik prasowy Trumpa, Sean Spicer. A więcej na ten temat Jan Pachlowski. Donald Trump od początku urzędowania będzie wprowadzać w kraju nowe porządki, podkreślił Sean Spicer. Nowy prezydent natychmiast uchyli wiele przepisów wprowadzonych w ciągu ostatnich 8 lat przez administrację Baracka Obamy. Spicer nie podał konkretnych przykładów, ale pewne jest, że chodzi przede wszystkim o sztandarowy program ustępującego prezydenta Obamacare, zapewniający powszechne ubezpieczenie zdrowotne ponad 10 milionom Amerykanów. Trump uważa, że w takiej formie jest on nie do przyjęcia i trzeba go jak najszybciej zmienić. Ponadto z wypowiedzi Shona Spicera wynika, że Donald Trump ograniczy liczbę pracowników prezydenckiej administracji. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się 20 stycznia. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. A w Hiszpanii rok rozpoczyna się od podwyżek. Drożej kosztują rozmowy telefoniczne, gaz i alkohol. Niewykluczone też, że wkrótce wzrosną podatki, ponieważ Bruksela domaga się kolejnych oszczędności budżetowych. Ewa Wysocka. Średnio o 5 euro więcej Hiszpanie zapłacą w styczniu za rachunki telefoniczne. Ceny podniósł już największy operator Movistar i wkrótce to samo mają zrobić kolejni. O 3,5% wzrosła cena gazu miejskiego, a od połowy miesiąca zdrożeją butle z gazem. Więcej kosztują papierosy, alkohol i napoje, od których rząd podniósł podatki. Wkrótce w parlamencie rozpocznie się debata budżetowa i wtedy okaże się, jak gabinet premiera Mariano Rajoya chce zaoszczędzić, zgodnie z życzeniem Komisji Europejskiej, 9 miliardów euro. Równocześnie, zgodnie z decyzją rządu, o 8%, czyli o ponad 50 euro, wzrosła minimalna płaca i teraz wynosi ona 707 euro. Emerytury zaś podniesiono o 1,4%. Związki zawodowe domagają się, aby pensje wzrosły o co najmniej 1,5%, czyli tyle, ile ma wynieść tegoroczna inflacja. Związkowcy przypominają, że odkąd przed 9 laty rozpoczął się kryzys, siła nabywcza poborów spadła o 1/5. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Również Belgów od nowego roku czekają zmiany. Więcej zapłacą m.in. za prąd i wodę. Droższe będą też mandaty. Beata Płomecka.
Belgowie zapłacą w tym roku za prąd średnio o 50 euro więcej. Po raz pierwszy roczna opłata przekroczy ponad 1000 euro. Podwyżka jest związana z decyzją rządu o nałożeniu wyższych podatków na firmy odpowiedzialne za sieć elektryczną, a te postanowiły podnieść ceny świadczonych usług. Natomiast rachunki za wodę będą wyższe o 14%. Więcej w tym roku zapłacą też piraci drogowi. Za rozmowy przez telefon komórkowy podczas jazdy kierowcy zapłacą 40 euro więcej. Za jazdę po pijanemu zapłacą o 400 euro więcej niż dotychczas. Beata Płomecka, Polskie Radio. Decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej nie spowodowała, wbrew prognozom, natychmiastowego załamania się gospodarki. Co więcej, brytyjska ekonomia całkiem nieźle poradziła sobie z zaskakującym werdyktem w referendum w sprawie Brexitu. Eksperci są jednak zgodni. Ten rok, rok początku formalnych negocjacji rozwodowych z Unią, będzie pełen gospodarczych wyzwań. Z Londynu Adam Dąbrowski. Tragedii nie było, a taką wieszczyło wielu ekspertów natychmiast po referendum. Nastąpiło osłabienie funta, polepszające sytuację części sektorów, w których kluczowa jest cena usług. Minione lato było na przykład świetne dla naszej turystyki. Mówi w Polskim Radiu profesor Jan Beck z London School of Economics i wylicza kolejne czynniki. Sprawną zmianę rządu, która uspokoiła rynki, no i niesłabnący apetyt na zakupy pośród konsumentów. Tyle, że ten rok może być gorszy. Słaby funt to większe koszty importu i inflacja. Smith odczuje to w portfelu. Z analizy agencji Reutera wynika, że osłabienie funta nie zwiększyło znacząco brytyjskiego eksportu. Ekonomiści przepytani przez agencję oceniają, że wzrost w tym roku będzie o połowę niższy niż zakładano przed referendum. A mój rozmówca ostrzega, na dłuższą metę na Brexicie źle wyjść mogą obie strony, i Londyn, i Unia. Czynnik kluczowy to niepewność. Proces Brexitu podkopuje zaufanie inwestorów, mogą więc oni zdecydować się nie na Londyn czy stolicę na kontynencie, ale na przykład na Nowy Jork, a wtedy traci cała Europa. Formalny początek Brexitu nastąpić ma do końca marca tego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Władimir Putin zaprosił na Kreml dzieci rosyjskich dyplomatów wydalonych z USA. Samolot z 35 dyplomatami i ich rodzinami wylądował w nocy w Moskwie. Rosyjscy urzędnicy zostali wydaleni w ramach sankcji za ingerencję w amerykańskie wybory. O szczegółach Paweł Buszko. Rosyjski prezydent polecił pracownikom swojej administracji, aby zaprosili oni dzieci dyplomatów na zabawę choinkową. Impreza dla dzieci ma odbyć się w murach Kremla. Wcześniej dyplomaci, którzy na wyjazd ze Stanów Zjednoczonych dostali 72 godziny, narzekali, że ich pociechy nie będą mogły uczestniczyć w zabawach noworocznych. Rosyjskich urzędników wraz z rodzinami do Rosji przywiózł należący do administracji prezydenta Putina IU-96. Wydalenie pracowników konsularnych Kremla to odpowiedź strony amerykańskiej na cyberataki przeprowadzone w czasie wyborów prezydenckich. Biały Dom ogłosił decyzję, tłumacząc, że to reakcja na podejmowanie przez Rosjan działań niezgodnych z praktyką dyplomatyczną. Rosjanie nie zdecydowali się na taki sam ruch wobec amerykańskich dyplomatów pracujących w Moskwie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tureckie władze są bliskie zidentyfikowania zamachowca z nocnego klubu w Stambule, zapewnił o tym wicepremier Numar Kurtulmus. Wcześniej turecka policja zatrzymała 8 osób, które mają mieć związek z niedzielnym zamachem, w którym zginęło 39 osób, a 69 zostało rannych. Do organizacji zamachu przyznało się tzw. państwo islamskie. Zdaniem wicepremiera atak miał być odwetem za tureckie zaangażowanie w zwalczaniu islamskich radykałów w północnej Syrii. Od sierpnia wojska tureckie prowadzą operacje pod kryptonimem Tarcza Eufratu. Wicepremier zapewnił, że jego kraj nie da się zastraszyć. Przesłali nam wiadomość. Będziemy was nękać w nowym roku. My też mamy dla nich przesłanie. Znajdziemy wasze kryjówki. Nasza odpowiedź będzie zdecydowana i zwycięska. Wolą Allaha i siłą naszego narodu rzucimy ich na kolana. Klub, w którym doszło do zamachu, położony jest w europejskiej części Stambułu nad Bosforem. Jest popularnym miejscem wśród młodzieży, a także artystów i obcokrajowców. Wśród zabitych jest co najmniej 27 cudzoziemców, w większości z krajów Bliskiego Wschodu. Islamski recydywista został skazany we Francji na 10 lat więzienia. Francuskie władze zaostrzają rygor wobec osób wracających z Syrii i Iraku. Korespondencja Marka Brzezińskiego. 32-letni dżihadysta przez 2,5 roku walczył pod sztandarem tzw. państwa islamskiego. To pochodzący z Korei Południowej Francuz, adoptowany w wieku 4 lat przez francuską rodzinę, który walczył ze światem naszej zachodniej cywilizacji. W Syrii brał udział w licznych operacjach bojowych, także w samobójczych atakach, z których miał szczęście wyjść cało. Uciekł z państwa islamskiego po tym, jak był świadkiem tortur i bestialstwa wobec jeńców. Po powrocie zapowiedział walkę z Francją z bronią w ręku. Teraz odmówił
opuszczenia celi w więzieniu i nie chciał wysłuchać wyroku na sali sądu w Paryżu. Jest on bratem francuskiego dżihadysty, który w 2014 roku został po raz pierwszy w dziejach sądownictwa tego kraju skazany na karę pozbawienia wolności. Wyrok w tym drugim przypadku wydano po jego powrocie do Francji z Syrii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tymczasem papież powrócił do sprawy pedofilii w kościele katolickim. Poruszył tę sprawę w upublicznionym dziś przez Watykan liście adresowanym do wszystkich biskupów, który napisał 28 grudnia, czyli w święto dedykowane tzw. rzezi niewiniątek dokonanej na rozkaz króla Heroda po przyjściu na świat Jezusa. Właśnie o współczesnych Herodach mowa jest w liście papieża. Wśród nich znajdują się duchowni, którzy dopuścili się seksualnych nadużyć wobec nieletnich. Pisze Franciszek. Kościół, Matka Nasza płacze z powodu grzechu niektórych swoich członków. Zna bowiem cierpienie i ból nieletnich, którzy zostali seksualnie wykorzystani przez kapłanów. Grzechu, za który jest nam wstyd, podkreśla papież. Chodzi bowiem, dodaje, o osoby, które zamiast zatroszczyć się o te dzieci, zniszczyły ich godność. Do głębi to potępiamy i prosimy o przebaczenie, stwierdza papież Franciszek. Także Kościół gorzko opłakuje ten grzech swoich synów i prosi o przebaczenie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Opozycja nie zmienia zdania i zapowiada, że będzie blokować mównicę w sali plenarnej do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 11 stycznia. Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, powtórzył, że głosowanie nad budżetem 16 grudnia było nielegalne. Jeżeli nie będzie żadnego przełomu, jeżeli marszałek Kuchciński, prezes Kaczyński, także marszałek Karczewski nie wyciągną wniosku z tego, co zdarzyło się 16 grudnia i jakie są tego konsekwencje w następnych dniach, sytuacja się nie zmieni. Będziemy trwać tutaj w budynku Polskiego Sejmu, będziemy trwać na straży praworządności, parlamentarnej demokracji i konstytucji. Beata Mazurek liczy, że do 11 stycznia opozycja zakończy protest w Sejmie i umożliwi normalną pracę posłom. Rzeczniczka PiS zapowiedziała w TVP Info, że posłowie PiS i Zjednoczonej Prawicy w czasie zbliżającego się posiedzenia będą chcieli obradować na sali plenarnej, która na razie jest okupowana przez parlamentarzystów PO i Nowoczesnej. 11 wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy przyjeżdżają do Sejmu i mamy nadzieję normalnie rozpocząć obrady. Z całą pewnością na tej sali plenarnej się pojawimy. Mam nadzieję, że do tego czasu Nowoczesna razem z Platformą Obywatelską zrezygnują z okupowania sali plenarnej. Są inne formy wyrażania swojego niezadowolenia, natomiast sala posiedzenia Sejmu jest od tego, by na niej procedować uchwały. Chcemy tak do tej pracy podejść i mam nadzieję, że opozycja nam to umożliwi. Przypomnijmy, posłowie opozycji okupują salę plenarną od 16 grudnia. Protestują m.in. przeciwko trybowi uchwalenia budżetu, który ich zdaniem był nielegalny. Ustawa budżetowa została przyjęta w sali kolumnowej, do której wówczas zostały przeniesione obrady, a posłowie głosowali poprzez podniesienie ręki. Opozycja zdecydowała się wówczas zostać w Sejmie na okres świąteczny, domagając się powtórzenia głosowania. Członkowie PiS zapewniali, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. A wczoraj w Polskim Radiu 24 prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński zapowiadał, że jeśli opozycja będzie kontynuować protest na sali plenarnej, to Sejm będzie działał tak jak w przypadku budżetu, czyli obradował na innej sali. Słowo Trybunał i termin 500+ zostało uznane za słowa 2016 roku w plebiscycie organizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Językoznawcy wskazali na Trybunał, zaś zwrot 500+ wygrał w głosowaniu internautów. Na dwóch kolejnych pozycjach uplasował się protest z edukacja. Kapituła językoznawców wyróżniła m.in. zwroty Brexit, edukacja i dobra zmiana, miłosierdzie, postprawda. Na całym świecie na wybór słowa roku wpływa polityka, mówi sekretarz kapituły Słowo, profesor Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest polityka różnego rodzaju, albo polityka partyjna, albo coś, co ma znaczenie polityczne, ale jest zjawiskiem bardziej cywilizacyjnym. Rok temu w bardzo wielu krajach słowem roku było słowo uchodźca, no i jego odpowiedniki w innych językach. Zadaniem plebiscytu jest wyróżnienie zwrotu, który kojarzy nam się z mijającym rokiem. Chodzi też o obserwację zmian językowych, dodaje profesor Łaziński.
Zadaniem tych plebiscytów jest po pierwsze to, żeby łatwiej było zapamiętać odchodzący rok, żeby rozpoznać albo zapisać, które słowo, a za tym słowem i temat, którego dotyczy, jest dla może nieprzeciętnego Polaka, ale użytkownika internetu najważniejsze, kojarzy się z ostatnim rokiem. Ale drugie zadanie takich plebiscytów to zapamiętanie tego albo zapisanie tego, w jakim stopniu język się dostosowuje. Nie przypadkiem słowem roku dwa lata temu była kilometrówka. Słowo 2016 roku wybrali też redaktorzy słownika oksfordzkiego. Uznali, że to post-truth, czyli post-prawda. Oznacza ono politykę, która opiera się przede wszystkim na emocjach, a nie na faktach i rzeczowych argumentach. Ponad 1100 rodzin w Syrii i Libanie zostało objętych pomocą w programie Rodzina Rodzinie. Programie organizowanym przez Caritas Polska. Wsparcie na codzienne potrzeby, leczenie czy edukację otrzymują rodziny z Aleppo w Syrii, ale też te, które wcześniej uciekły z tego kraju do Libanu. Pomoc trafiła także do rodzin libańskich, które zubożały na skutek kryzysu uchodźczego w tym państwie. Paweł Kęska z Caritas Polska wyjaśnia, że w portalu www.rodzinarodzinie.caritas.pl można znaleźć opisy sytuacji rodzin, które potrzebują pomocy. Polskie rodziny, parafie, instytucje, firmy mogą przez pół roku objąć taką rodzinę syryjską opieką. Przede wszystkim, jeśli rozłąków rodziny to jest zawsze. Niektóre rodziny się boją podać nazwiska, ale imię nazwą zawsze. Wiadomo, w jakim wieku są osoby, wiadomo, czy na przykład są dzieci na utrzymaniu, czy dzieci muszą chodzić do szkoły. Czasem jest informacja o tym, że potrzeba środków na wynajęcie na przykład mieszkania, albo opłacenia pola, gdzie jest namiot, albo też pustostanu. Czasem jest informacja o tym, że potrzeba środków na wodę czy na prąd, to głównie w Aleppo, dlatego że tam nie ma akurat tego i trzeba kupować jedno i drugie. Jest informacja o chorobach, na przykład w rodzinie poważnych. No to są takie najbardziej podstawowe informacje. Jak podkreśla Paweł Kęska, na portalu zawsze jest informacja o dwóch rodzinach, którym można pomóc. Gdy znajdzie się wsparcie dla nich, poszukiwana jest pomoc dla kolejnych oczekujących. Na stronie internetowej rodzinarodzinie.caritas.pl zawsze umieszczone są informacje o dwóch rodzinach. Nie o większej ilości, dlatego żeby nie było wybierania z lepszych i gorszych. Jeżeli jakaś rodzina zostanie wybrana, na to miejsce od razu wchodzi kolejna rodzina i zawsze są do wyboru tylko dwie w dwóch systemach. Jeden system to jest dołożenie środków do budżetu większego, na przykład 20 zł miesięcznie, a drugi system to jest finansowanie całego budżetu rodzinnego. To jest wyższa kwota, najczęściej wybierana przez parafie czy instytucje. Jak zaznacza Paweł Kęska, w programie Rodzina Rodzinie pomoc nie oznacza całościowego pokrywania budżetu rodzin uchodźców, ale ma stanowić znaczące wsparcie. Dla jednej rodziny to zwykle kwota kilkuset złotych miesięcznie. W projekt zaangażowało się już około 3000 darczyńców indywidualnych, ponad 100 parafii, kilkadziesiąt zgromadzeń zakonnych, wspólnot i organizacji kościelnych oraz 6 szkół katolickich i 8 biskupów. A 6 stycznia w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się charytatywny koncert Gramy dla Syrii, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom działań wojennych w tym kraju. Wielu znanych artystów potwierdziło udział, ale nadal nie zamknęliśmy listy wykonawców, bo zgłaszają się kolejni. Informuje koordynator programu kulturalnego Muzeum Karolina Sakowicz. Wystąpi bardzo dużo artystów, m.in. Kasia Kowalska, Monik Staszczyk, Robert Brylewski, Maleo Reggae Rockers, Milo Curtis, Karolina Cicha, Aga Zarian. Jeszcze ten koncert się rozbudowuje, coraz więcej osób się dołączy. Piątkowy koncert rozpocznie się o 19 w Audytorium Muzeum. Współorganizatorem wydarzenia jest Polska Akcja Humanitarna. Do jej oznakowanych puszek będzie można wrzucać pieniądze, które zostaną przekazane do Syrii. Niewielkie zakościele koło Inowłodza znów zamieni się w Betlejem. Fundacja PROEM już w ten weekend zaprasza na plenerowe, interaktywne widowisko zatytułowane Podróż do Betlejem. Reporterka Radia Łódź Monika Kosławska rozmawiała z jego twórcami Edytą i Danielem Wawrzyniakami. Cisza! Przybywam w imieniu cesarza Augusta, waszego króla i suwerena. Jestem Maximus, centurion Rzymu, a to jest centurion Brutus, który będzie waszym przewodnikiem. Podróż do Betlejem to interaktywne, plenerowe widowisko, gdzie przedstawiamy sceny towarzyszące narodzinom Pana Jezusa. Widzowie wraz z żołnierzem rzymskim, który jest ich przewodnikiem, zmierzają do miasteczka Betlejem. Widowisko odbywa się w plenerze, aczkolwiek używamy tu różnych też budynków i to jest podróż.
Ludzie muszą iść, muszą od miejsca do miejsca iść i w każdym konkretnym miejscu konkretny moment z historii się odbywa. Czy spotkanie Marii z aniołem, czy Marii u Elżbiety, Maria i Józef, mędrcy, Herod. I na tym to polega, że idąc poznają tą historię. Mario! Józefie! Mario! Józefie! Co powiedział mój ojciec? Zgodził się na zaręczyny? Tak, zgodził się. Moja podróż do Betlejem przyciąga widzów z całej Polski. Do tej pory widowisko obejrzało już około 40 tysięcy osób. Tymczasem na Zamku Królewskim w Warszawie do końca stycznia można zobaczyć wystawę 100 najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów kul. Ekspozycja jest zapowiedzią obchodów jubileuszu stulecia katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Są na niej m.in. obiekty ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, które dotychczas nie były prezentowane poza jej murami, mówi kuratorka wystawy Magdalena Białonowska. Na wystawie prezentujemy 100 najcenniejszych obiektów ze zbiorów artystycznych KUL-u. Są to zbiory z pracowni muzealnej Instytutu Historii Sztuki oraz 10 obiektów ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, które do tej pory nie były pokazywane poza biblioteką. Wśród eksponatów można zobaczyć obiekty europejskiego, w tym polskiego malarstwa, średniowiecznej i nowożytnej rzeźby oraz rzemiosło artystyczne. Pokazujemy malarstwo europejskie, w tym malarstwo polskie, zbiór rzeźby późnogotyckiej śląskiej, rzeźby ołtarzowej późnobarokowej oraz obiekty rzemiosła artystycznego oraz prace na papierze. W ciągu ostatnich 60 lat Katolicki Uniwersytet zgromadził ponad 1700 eksponatów. Uniwersytecka kolekcja muzealna zapoczątkowana została w 1932 roku. Wiele dzieł podczas II wojny światowej zostało zarekwirowanych przez Niemców i bez powrotu utraconych. Instytut Pamięci Narodowej ogłosił konkurs historyczny Milenium na uchodźstwie. Jest on skierowany do uczniów poza granicami Polski. Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież, nauczycieli języka polskiego, historii oraz kultury polskiej, uczących się i nauczających w placówkach oświatowych poza granicami kraju do przygotowania prac na podstawie dokumentacji dotyczących obchodów milenium właśnie poza granicami Polski. Pomysłodawcą konkursu jest senator PiS, historyk profesor Jan Żaryn, który kilka lat temu prowadził badania nad przebiegiem uroczystości milenijnych polskiej emigracji. Profesor wyjaśnia, że temat jest w bardzo nikłym stopniu zbadany, choć uroczystości były bardzo bogate. Obchody milenijne objęły świat cały, tam gdzie było choć kilku Polaków na emigracji. Na ogół w łączności z kapłanem, z lokalnym kościołem, tworzyli komitety obchodów i w ramach tychże komitetów integrowali całą społeczność polską, ale także angażowali podmioty gospodarzy, czyli władze państwowe, władze lokalne, tytuły prasowe, radiowe audycje. Dlatego w ramach konkursu młodzież, która chce wziąć w nim udział, ma przede wszystkim dotrzeć do świadków i świadectw tamtych wydarzeń. Mówi Olga Tumińska z IPN. Dzieci młodsze mają za zadanie stworzyć prace plastyczne, które pokażą obchody milenijne na obczyźnie. Natomiast dzieci starsze mogą stworzyć film, jakieś prezentacje multimedialne, które opowiedzą o tym. Bardzo ważnym elementem wszystkich tych prac chcemy, żeby były wypowiedzi świadków historii, którzy brali udział w obchodach milenijnych, dokumenty, zdjęcia, które pokażą, jak naprawdę to wyglądało. Tumińska wyjaśnia, że organizatorom konkursu zależy przede wszystkim na tym, by młodzież odnalazła świadków wydarzeń sprzed 50 lat oraz oryginalne dokumenty. Pierwszym kontaktem są rodzice i osoby, które mieszkają z młodzieżą poza granicami kraju. Ważnym jest również kontakt z parafiami, ze szkołami, z organizacjami polonijnymi, które w 1966 roku włączały się w organizowanie obchodów. Chcemy, żeby uczniowie byli takimi detektywami, którzy będą wspierali pracę historyków, bo historyk z Polski nie dotrze do rodzin, do każdej parafii, nie porozmawia z każdym proboszczem, nie wejdzie na każdy strych. A profesor Jan Żaryn liczy, że ten konkurs będzie miał dwa efekty. Z jednej strony edukacyjne, dzisiejsza młodzież, dzieci, które uczą się języka polskiego w różnego typu szkołach polskich na emigracji, mają możliwość zobaczenia, co się na ich terenie działo 50 lat temu. To jest taka integracja polskich środowisk z historią polską tego miejsca. Z drugiej strony jest to konkurs, którego celem jest także właśnie dotarcie do źródeł pierwotnych.
Informacje na temat regulaminu konkursu i zasad zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej IPN-u, czyli ipn.gov.pl. W 560 miastach w Polsce przejdą w tym roku orszaki trzech króli. To już ostatnie przygotowania do barwnego korowodu nawiązującego do chrześcijańskiej tradycji. W Nowym Sączu monarchowie Kacper, Melchior i Baltazar przejadą ulicami miasta w stronę rynku Bryczką. Po drodze będzie można zobaczyć scenę z wydarzeń związanych z Narodzeniem Pańskim. Jest już prawie gotowa, cała oprawa plastyczna, mówi Milena Małecka-Rogal, jedna z organizatorek 5. Nowosądeckiego Pokłonu Trzech Króli. Bardzo staramy się, żeby były coraz piękniejsze stroje, żeby postaci w pokłonie było coraz więcej. Gromadzenie strojów do tego pokłonu zaczęło się od Trzech Króli. Oni już w tej chwili mają naprawdę cudowne, bogate stroje, wspaniałymi swoimi darami. Zostały dopracowane stroje kapłanów. Strój Heroda jest przepiękny, coraz piękniej przybrana jest szopka. Oczywiście nie zabraknie żywych zwierzątek, żywej szopki, to też niebywała atrakcja. A orszaki przejdą ulicami miast 6 stycznia, wtedy Kościół katolicki obchodzi uroczystości Objawienia Pańskiego. To była już ostatnia informacja. Mariusz Gzel, dziękuję, do usłyszenia. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Polskie Radio 24. To będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie: jak żyć? Razem ze zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje w Polskim Radiu 24 w każdy poniedziałek tuż po 23. Zapraszam, Agnieszka Furtak-Milnik. Autopromocja. Minęła 23. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Tunezyjczyk i Algierczyk usłyszeli zarzuty zabójstwa. Chodzi o sprawę śmierci 21-latka z Ełku. Jest międzynarodowy list gończy za podejrzanym o morderstwo sprzed prawie 20 lat. Według prokuratury Paweł Kopacz ukrywa się w Austrii. Brytyjski dziennik Financial Times nazwał Polskę europejską stolicą smogu. O szczegółach już za chwilę. Paulina Łukawska, zapraszam. Tunezyjczyk i Algierczyk usłyszeli zarzut zabójstwa 21-letniego mieszkańca Ełku, do którego doszło w sylwestrową noc. Zamordowany miał 3 rany kłute. Jedna z nich, zlokalizowana w okolicy serca, spowodowała śmierć poszkodowanego. O wynikach sekcji zwłok poinformował prokurator Wojciech Piktel. Powiedział też, że przyczyną szarpaniny, w trakcie której zamordowano 21-latka, było zabranie przez ofiarę 2 butelek napoju, za które nie zapłacił. Według śledczych miało to doprowadzić do interwencji cudzoziemców pracujących w barze. Zakończyła się ona przepychankami oraz użyciem noża. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, zamordowany 21-latek był wcześniej dwukrotnie karany za groźby oraz za 2 rozboje. Jest międzynarodowy list gończy za Pawłem Kopaczem. Wydano także europejski nakaz aresztowania. Śledcze twierdzą, że to Paweł Kopacz stoi za brutalnym morderstwem 17-latki w 1998 roku w Łęce Szczucińskiej w Małopolsce. O szczegółach Paweł Pawlica. Śledczy twierdzą, że poszukiwany Paweł Kopacz ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości w Wiedniu. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może udać się do innego państwa spoza Unii Europejskiej. Mówi prokurator Piotr Krupiński, naczelnik zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie. Cechą charakterystyczną jest wzrost około 1,90 m i duża budowa ciała, masywna. W toku śledztwa zatrzymane zostały 4 osoby. 2 podejrzanych to policjanci. Usłyszeli już zarzuty niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania postępowania. Obaj trafili na 3 miesiące do aresztu. Ukrywali swoją wiedzę odnośnie zabójstwa 17-latka.
lat. Śledztwo w sprawie morderstwa sprzed blisko 20 lat w Łęce Szczucińskiej od lat prowadzi policyjne Archiwum X. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W październiku śledczy na terenie miejscowości, gdzie doszło do zabójstwa, przeprowadzili eksperyment procesowy z użyciem nowoczesnego sprzętu, m.in. dronów i skanera trójwymiarowego. Zabezpieczony został drut, który mógł służyć do uduszenia ofiary. Równocześnie z eksperymentem przesłuchiwano świadków, których zeznania również rzuciły nowe światło na zbrodnie sprzed lat. Eksperci zgodnie podkreślają, że tegoroczny maraton wyborczy w ważnych europejskich państwach będzie skutkował zachowawczymi działaniami polityków na starym kontynencie. W niektórych krajach, takich jak Holandia czy Francja, władze mogą objąć politycy ugrupowań nacjonalistycznych. Jesienią do urn wyborczych pójdą Niemcy. W ocenie Krzysztofa Kokoszczyńskiego z portalu Euractiv.pl zbliżające się wybory będą skutkować większą ostrożnością w działaniach Paryża i Berlina. Francja i Niemcy nie będą chciały podejmować zbyt wielu kontrowersyjnych decyzji i w okresie kampanii wyborczej w przypadku Francji przed spodziewaną zmianą na stanowisku prezydenta. Jednak zdaniem eksperta w bardziej komfortowej sytuacji są obecne władze Niemiec. W Niemczech, pomijając rządy wedle Niemiec, istnieje dużo większa spójność w wielu kwestiach polityki zagranicznej. Z kolei Zbigniew Pisarski z Fundacji imienia Pułaskiego przekonuje, że przez wyborczy maraton w Europie może ucierpieć bezpieczeństwo na naszym kontynencie. Bardzo utrudnia nam to opracowanie jednej spójnej strategii, która by przeciwdziałała zagrożeniom migracyjnym czy zagrożeniom hybrydowym. Pierwsze w tym roku wybory parlamentarne w Unii Europejskiej odbędą się w marcu w Holandii. Karol Darmoros, Polskie Radio. Brytyjski dziennik Financial Times nazywa Polskę europejską stolicą smogu. Gazeta donosi, że w grudniu na południu Polski odnotowano wyższe stężenie szkodliwych substancji niż w Pekinie. W powietrzu, które wdychali mieszkańcy małopolskiej Skały, było 979 mikrogramów trujących pyłów na metr sześcienny. To około 250 mikrogramów więcej niż w stolicy Chin. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej mówi, że te wyniki nie są dla niego zaskoczeniem. Wiemy o tym, że Polska jest najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii Europejskiej. Mamy przykłady takich wydarzeń w Zakopanem, kiedy stężenie powietrza w tym samym dniu było wyższe niż w Delhi. Sytuacja jest najgorsza na południu Polski. Jeżeli spojrzymy na listę miast, które są najmocniej zanieczyszczone, to zaskakujące jest to, że niekoniecznie to są duże metropolie. Opoczno, Żyrardów, Piotrków, Trybunalski. Smogowy poziom alarmowy w Paryżu wynosi 80 mikrogramów, natomiast w Polsce 300, podkreśla Piotr Siergiej. Przeprowadziliśmy analizę zanieczyszczenia powietrza w roku 2016. Sprawdziliśmy, co by było, gdybyśmy mieli poziom alarmowy, taki jaki mają w Paryżu. Miasta, w których odnotowano rekordowe zanieczyszczenie, to jest Kraków i Rybnik. Tam takich dni byłoby aż 47, czyli półtora miesiąca trzeba by w Krakowie zakazać jeżdżenia samochodami i ograniczyć palenie w kotłach. Takie poziomy w Polsce mamy bardzo często i nic z tym nie robimy. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza powoduje poważne problemy zdrowotne. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia przytoczonych przez Financial Times w zestawieniu 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast są 33 polskie miejscowości. Sejmik województwa małopolskiego przyjął uchwałę antysmogową dla Krakowa. Zakazuje ona palenia węglem i drewnem. Regulacja wejdzie w życie 1 września 2019 roku. Prognoza pogody. W nocy duże zachmurzenie i przelotne opady śniegu. Na północnym zachodzie i zachodzie miejscami również deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie przeważnie od minus 4 do minus 2 stopni Celsjusza, tylko na wybrzeżu miejscami 0. Wiatr umiarkowany nad morzem okresami dość silny. Na południowym zachodzie oraz na wybrzeżu porywisty. Zachodni i północno-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 23.06. Sport w Polskim Radiu 24. Filip Jastrzębski, dobry wieczór. Agnieszka Radwańska od zwycięstwa rozpoczęła sezon 2017. Nasza najlepsza tenisistka zaczęła turniej w chińskim Shenzhenu od pierwszej rundy, gdzie na jej drodze stanęła reprezentantka gospodarzy Yingying Duan. Co ciekawe, Polka zajmuje trzecie miejsce w światowym rankingu, a Chinka jest notowana dokładnie 100 pozycji niżej. Nie obyło się jednak bez kłopotów. Pierwszy set gładko wygrany 6-2, drugi przegrany w tiebreaku 6-7, a w trzeciej partii po zaciętym boju lepsza była Radwańska. W ostatnim secie było już 6-5 dla Chinki, która nie wykorzystała trzech piłek meczowych. Pojedynek trwał 2 godziny i 23 minuty. Była tenisistka, a obecnie komentatorka Joanna Sakowicz-Kostecka. Często tak bywa właśnie, że kiedy trzeba postawić tą kropkę nad i, no to wtedy tak naprawdę wychodzi ta różnica klas. No i dziękuję.
dzięki temu właśnie mieszka dzisiaj. Można powiedzieć, że bez problemu wygoniła te trzy piłki meczowe. Nie można nigdy patrzeć na ranking, bo oczywiście zdarzają się łatwe mecze, prawda, ale coraz rzadziej. To nie są te czasy, kiedy właśnie faworytki przyszły przez turniej, tracąc kilka załóg po drodze, tylko już mnóstwo niespodzianek w pierwszych czy drugich rundach, dlatego że te tenisisty w dalszych mistrzankiego też potrafią dobrze grać. Następną rywalką rozstawiona jest numerem pierwszym Radwańskiej będzie Rumunka Sorana Kirstea. Pojedynek zaplanowany jest na jutro. Przypomnę, że Polka broni w Szencen tytułu wywalczonego przed rokiem. Nie powiodło się dziś polskim deblistom. Dużo uwagi przykuł występy Mariusza Fürstenberga w Dausze. Polak grał bowiem w parze z liderem rankingu singlistów Andy Murrayem. Niestety polsko-brytyjska para jest już poza turniejem po porażce w dwóch setach z Hiszpanem Dawidem Marrero i Serbem Nenadem Simonicem. Pierwszy mecz w tym roku przegrał również Łukasz Kubot. Polak i Chorwat Iwan Dodik w trzech setach zostali pokonani przez Amerykanina Rajiva Rama i Ravena Klasena z RPA. Wszyscy Polacy dotarli do mety pierwszego etapu rajdu Dakar, który liczył 454 km.